Witajcie, chani. Tak jak obiecałem, chciałbym wam przedstawić moją recenzję pierwszego odcinka serialu The Last of Us z platformy HBO Max. Tak jak tutaj widzicie, przełączę to szybko na źródło na PS5 i bezbędnego przedłużania. Lecimy z kawką, y, espresso, energy shot, kawka zawsze na propsie i lecimy, 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 bo jest o czym rozmawiać. Po pierwsze, jestem po seansie pierwszego odcinka serialu, y, który tak jak mówiłem jest dostępny na platformie HBO Max. I pierwszy odcinek sezonu pierwszego, można by go nazwać tak zwany pilot, bo tak zwykle się nazywa, ale tytuł ma Gdy zgubisz się w ciemności. No i muszę Wam przyznać, że jestem pozytywnie zaskoczony. Już wcześniej byłem taki uspokojony, bo pierwsze recenzje były naprawdę pozytywne i wszyscy uspokajali, że jest dobrze, zwłaszcza, że no... Mamy, mamy powody do obaw, jeśli chodzi o adaptację gier bądź książek, no bo ostatnio Wiedźmin no niestety nie spełnił naszych oczekiwań. A i film Uncharted na podstawie gry był, Popcorn, którą do popcornu można obejrzeć teoretycznie, ale nie wiem, czy było to warte pójścia do kina, czy lepiej było po prostu poczekać się gdy było dostępne w jakiejś platformie, ja na przykład nie poszedłem do kina i zaczekałem aż to będzie dostępne na HBO Max. Oglądałem. No, fantazja poniosła twórców. Na szczęście, mówię to wszem i wobec, w przypadku The Last of Us na HBO Max serialu nie poniosła twórców fantazja. Obecność Nila Druckmana w ekipie i przygotowanie właśnie tej adaptacji, jednak zrobiło swoje. No i widać, że czuwano nad tym, żeby ta adaptacja była wierna grom. grom? Znaczy na razie grze, tak? Bo zakładam, że pierwszy, pierwsza część będzie odnosiła się, znaczy pierwszy sezon będzie odnosił się do pierwszej części gry. I zakładam, że on będzie miał 9 odcinków. Jest zakładany na 9 odcinków. I drugi sezon powinien być chyba, tak mi się wydaje, bo, bo nie sądzę, żeby nie było kolejnego sezonu. Będzie właśnie odpowiadał chyba drugiej części. Ale to tylko moje spekulacje. Powiem tylko że jeśli chodzi o twórców głównych ról, czyli na przykład Pedro Pascal, który odtwarza rolę Joela, wygląda świetnie, gra aktorska naprawdę idealna i świetnie pasuje do roli Joela. Tak samo Bella Ramsey, która odtwarza rolę Eli. I tutaj Wam powiem, że czytałem wiele opinii, w których mówiono, że ona nie pasuje, ale na, miałem wrażenie, że ludzie wypowiadali się pod kątem wizualnym że nie pasowała im rola takiej idealnej Eli, jaka jest w grze, prawda e, powiem wam, że dziewczyna gra świetnie e, gra tak, e, taką e, jakby taj, tą, tą Eli tajemniczą, ale też taką arogancką e, pyskującą e, czyli no oddaje to sedno jakby tej postaci prawda więc, taką zadziorną, nie? pełną werwy. Więc no, podoba mi się, jak ta aktorka odtwarza rolę Eli. Jeśli chodzi o pozostałe w role: Tomiego, Tess, Marlin, no myślę, że w, w porządku. Jako, jako, że nie jest to aż tak duża ekspozycja, ale myślę, że bardzo dobrze te aktorzy zagrali. I powiem wam, że pierwszy odcinek oglądałem w 4K Dolby Vision i Dolby Atmos, i muszę wam powiedzieć, że robi robotę. Jeśli chodzi o walory dźwiękowe, bardzo mi się podobał dźwięk. Też gra, gra świateł, cienie, Dolby Vision robi swoją robotę. W tym pierwszym odcinku bardzo mi się podobało. Jeśli pewnie jesteście ciekawi różnic, prawda? No, jest trochę różnych, jest trochę różnic, które można jakby wymienić. To muszę Wam powiedzieć, że serial w przeciwieństwie do gry nie wrzuca nas od razu na taką głęboką wodę, czyli od razu nie wrzuca nas wir w wydarzeń. Tylko jakby stopniowo przygotowuje nas, dozuje nam stopniowo napięcie. I taki jakby um, coraz więcej jakby takich do niepokoju tak zwanych, czyli najpierw jest jakby jakaś informacja w radiu, że coś gdzieś się dzieje, potem jest um, informacja um, w telewizji, potem już widzimy, że główni bohaterowie um, jakby są świadkami i bezpośrednio uczestniczą w tych wydarzeniach, które już coraz bardziej Kierują nas wydarzenia co do, co do rozwoju całej tej właśnie epidemii i tak dalej. No i właśnie gra, gra była jakby tak od razu, rzucała nas w, od razu w wydarzenia, a serial, pierwszy odcinek, stopniowo dozuje nam te emocje i wprowadza nas tak jakby rozwijając cały ten, ten wątek, prawda, zarazy i tak dalej. Więc uważam, że naprawdę bardzo, bardzo zręcznie scenarzyści to wkomponowali i bardzo fajnie to, to wygląda, bardzo mi się to podobało. Ale powiem Wam, że pierwszy odcinek trzyma się dość wiernie wydarzeń z gry. Jest trochę zmian, jeśli chodzi o takie niuanse. Uwaga, spoiler odnośnie gry. Nie ma wybuchu stacji, ale jest coś 100 razy według mnie lepszego i bardziej efektownego. Myślę, że Wam się spodoba. Tak więc, no, nie będę tutaj więcej się rozwodził. Zachęcam do obejrzenia. Warto, jak dla nas, graczy, twórcy serialu, potraktowali materiał źródłowy z godnością. Wiernie oddali klimat. Naprawdę jest co oglądać i jest na co czekać co tydzień, bo muszę nadmienić, że w przeciwieństwie do innych serwisów streamingowych odcinki będą co tydzień. Czyli przez 9 tygodni będziemy czekać chyba z wypiekami na twarzy, przynajmniej ja będę czekał, na każdy kolejny odcinek, bardzo mi się podobał, jestem zadowolony. E, muzyka na samym końcu i ta scena e, ostatnia e, przed napisami e, i muzyka właśnie, jak, jaka została dobrana no, ze względu na mój wiek i, i to, że jestem z lat 80. No to bardzo mi się to spodobało. Od razu była e, banan na twarzy, ciary i po prostu chcę więcej. Tak, tak to wygląda z mojej strony. E, zachęcam do tego, żeby obejrzeć warto myślę, że nie zawiedziecie się, będziecie. Ukontentowani, polecam. Dzięki, wielkie za uwagę. Zapraszam do lajkowania, subskrypcji i do następnego materiału. Trzymajcie się. Hej, pozdrawiam.